jest, przyjaciele. Ewangelia dotyka się życia ludzi. Nie jakieś abstrakcyjne chodzenie do kościółka. Nie jakieś tam czytanie Biblii jedynie. Ale życie, które mamy i które reprezentujemy. Słyszeliście o człowieku, który był w więzieniu. Wyszedł z niego. Uwielbia Boga. Słyszeliście o kobiecie, która nie mogła mieć dzieci. Słyszeliście o człowieku, któremu dyski wypadły. A wszystko to zostało naprawione. Dlaczego? Bo Jezus naprawdę zmartwychwstał. Na ten temat mówią, że gdzieś Bóg jest daleko. Mówią, módl się, idź do kościółka. Ale nie mówi się o tych rzeczach. A dzisiaj tutaj, na rynku w Żorach, przyjaciele, mogliście usłyszeć pełną Ewangelię. Jeszcze tutaj chwilę będziemy. Możecie do nas podejść, porozmawiać, jeśli chcecie. Ja byłem 10 lat temu rozwodnikiem. Biznes mi upadł. Na dno wszystko poszło. Chciałem popełnić samobójstwo. Miałem nóż w prawej ręce. Już chciałem się pociąć. Ale patrzę i tam Biblia zakurzona leży, nieużywana. Tak jak większość z nas często ma. I spojrzałem w nią i zobaczyłem, że Bóg jest inny niż mi wmówiono. Zobaczyłem, że Go obchodzi moje życie. Ale także zobaczyłem, że żadne kościelnictwo mi nie pomoże. To, że jestem katolikiem, mi nie pomoże. Protestantem nie pomoże. Świadkiem Jehowy nie pomoże. Ale pomoże mi to, kiedy pojednam się z Jezusem Chrystusem. Padłem na kolana i powiedziałem, Jezu Chryste, wejdź teraz do mojego życia. Ja mam dość tego syfu. Jeszcze kilka dni wcześniej wyrzuciłem byłą moją żonę z domu. Jeszcze kilka dni wcześniej robiłem burdel wszędzie, gdzie byłem. Miałem kolce w ganach, chodziłem, straszyłem ludzi. Brałem dużą ilość sterydów. Jeździłem na takie ciężkie zawody, sporty walki K1. I przyjaciele, dużo rzeczy w moim życiu się działo. Ale tak naprawdę w środku byłem pełny potępienia i depresji. Tak naprawdę nie lubiłem ciszy. Tak naprawdę, kiedy siedziałem w domu cicho, to miałem takie myśli w głowie, że jestem beznadziejny, że do niczego się nie nadaje. Tomek, no weź! Sobie życie spieprzyłeś. I przyszedł Jezus i uwolnił mnie od tego wszystkiego. Czy rzeczywiście jesteś wolny? Czy rzeczywiście możesz dzisiaj powiedzieć, że masz poukładane w głowie? Czy może robić tak jak ja? Ja chodziłem nawet 12 razy w tygodniu na siłownię. Słuchałem głośno muzyki tylko po to, by nie słyszeć myśli w mojej głowie. Swojego innego sezonu okresu czasu piłem dużo alkoholu. Brałem marihuanę, wiecie, paliłem zioło, różne rzeczy robiłem. Dlaczego? By nie słyszeć myśli w głowie. Założę się, że większość z was tutaj, co mnie słuchacie, możecie mieć tak samo, że kiedy jest cisza, to wtedy prawda wychodzi na jaw i wtedy człowiek albo sam siebie nienawidzi, albo wszystko widzi w ciemnych barwach. I dlatego, żeby tego nie było, szuka zaślepienia, szuka czegoś, co na chwilę mu poprawi humor. Czy to piwo, czy to spotkanie ze znajomymi, czy to K1, czy to siłownia. Nie mówię, że to jest złe wszystko, ale mówię, że często tak to wykorzystujemy. Do dzisiaj ćwiczę. Do dzisiaj robię różne rzeczy, ale dzisiaj mam bańkę wolną i tak samo możesz mieć ty. Każdy z was może mieć to samo, może być uwolniony, bo po to przyszedł Jezus, żeby zbawić ciebie, ale też po to, byś nie na ziemi miał życie obfite. Tego ci religia nie powie. Religia ci powie 10 przykazań Bożych, sakramenty, na tace łożyć i może w czyśćcu się spotkamy. Bzdura! Nie ma czyśćca. Czyściec nie istnieje. Jeśli czyściec by istniał, to znaczy, że krew Jezusa cię nie wyczyściła. Czyściec podważa dzieło krzyża. Nie wierz w te bzdury manipulacyjne, które są od któregoś tam wieku. Czy nie wiecie, przyjaciele, jak Polska była przecież... Inkwizycja była w Polsce? Jak Jan Tetzl jeździł i zbierał haracz dla papieża? Czy nie widzicie, jak to wszystko od początku jest heretyczne? I Jezus nie robił takich rzeczy. On był zupełnie inny. I dzisiaj ja wołam w mieście Żory, obudźcie się, ponieważ zostaliście wywodzeni czy zwiedzeni, na manowce wyprowadzeni. Bo religia to wielki fałsz i syf. I to nikogo nie uratuje. To daje pseudo, pokój w sercu, bo mam sakramenty, a guzik Boga obchodzą twoje sakramenty. Ale już dziś możesz pojednać się z Jezusem Chrystusem. Możesz przyjść i możesz nawet sam w domu powiedzieć, Jezu,
Mam dość bycia heretykiem. Ja chcę Ciebie poznać. Ja tak zrobiłem 10 lat temu. Dzisiaj mam cudowną żonę. Dzisiaj mam wspaniałe dziecko, które zostało także uzdrowione z atopowego zapalenia skóry. Miało wszędzie strupy, jak się urodziło. Położyliśmy ręce, zrobiliśmy kilka innych rzeczy i zostało uzdrowione. A nie się męczyć. Dzisiaj życie mi się układa. Dzisiaj jeżdżę po Polsce, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Byłem w Indiach, 2 razy nagrałem film dokumentalny, wziąłem kamerzystę i co tam się działo? Możecie sobie zobaczyć, Głos Przebudzenia się ten film dokumentalny nazywa. Wiele rzeczy zacząłem robić w imieniu Jezusa. Kiedy przyjdziesz do mnie, położę na Ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony. Kiedy przyjdziesz do mnie, powiem Ci słowa prawdy, zostaniesz uwolniony. Bo ja i Bóg jedno jesteśmy. Przyjaciele, i to samo może mieć każdy z Was. Jezus, kiedy umarł i zmartwychwstał, powiedział: oto daję Wam ducha. I to jest dzieło krzyża. A nie chodzenie do kościoła. A nie ślęczenie. Panie, gdzie jesteś? Boże, dlaczego mnie życie przygniata? Demony Cię dojeżdżają, bo nawet nikt Ci nie powiedział, że możesz deptać tego pajaca diabłem zwanego. Nikt tego nie mówi. Bój się diabła, a nie bój się diabła. A po co? Chyba że jesteś dzieckiem diabła, to masz przewalone. Ale kiedy oddasz życie Jezusowi, możesz stępać po tym wszystkim i mieć zwycięstwo w życiu. Chcesz tego? Czy chcesz osiągnąć zbawienie? Czy chcesz po śmierci pójść do nieba? Jeśli dzisiaj masz niepewność, to znaczy, że idziesz do piekła i na sąd. Ale już możesz mieć pewność. Przyjdź do nas, powiemy Ci, jak ją mieć. Oczywiście to jest proste. Wyznaj Jezusa Panem. Zobacz, co On zrobił na krzyżu. Ja nazywam się Tomasz Dorożała. Jesteśmy z Kościoła Chrześcijańskiego Królestwo Niebieskie. Z Gliwic. Możecie przyjść do nas. Skontaktować się z nami, do każdego. Możecie wziąć od nas numery telefonów. Spotykamy się często, kilka razy w tygodniu. Pomagamy ludziom. Jesteśmy tutaj, w Żorach, by prawda Ewangelii została głoszona. Jeśli jesteś chory, przyjdź. Jeśli jesteś człowiekiem, który potrzebuje uwolnienia, przyjdź. Jeśli dotknęło Cię świadectwo którejkolwiek osoby dziś, przyjdź. Ponieważ to było do Ciebie. Ponieważ jest tutaj wielu ludzi potrzebujących. Jednak czy masz odwagę przyjść? Nie bój się.